spodziewać się zejścia do środka Kaloma Hudsona-Odoi, bo on już chociażby w pierwszej kolejce w meczu w Brugi grał właśnie za plecami. Się lepiej. Teraz zagrał na skrzydło do Frimponga. Frimpong ma możliwość dośrodkowania, już jest poluk, ale Bayer też zrobi wszystko, by te trzy punkty zdobyć, a zatem Schick w pole karne. Frimpong, czy będzie strzelał? Frimpong! Strzał zablokowany przez Axela Witsela. Doskonała No i znów Frimpong do końcowej linii. Że będzie rzut wolny dla Bayeru Leverkusen. Jak zwykle prawa strona gra bardziej ofensywnie niż Anke Inkapie. Jeszcze raz Frimpong. Obaj się trzymają za koszulkę. Holender lepszy. Będzie strzelał? Nie. I jest gol. Kto strzela? Robert Andrić w końcu. Ależ próbował długo. 84. minuta spotkania i w końcu pomocnik Bayeru Leverkusen pakuje piłkę do bramki. Iwo Grbiciano. Któż by się sprata? Frimpong rewelacyjnie. Ruszają do przodu. Czy będzie drugi gol dla drużyny? Będzie. Powinien być 2-0. Bayer Leverkusen wygrywa ten mecz, bo chyba możemy już w tej chwili to powiedzieć. A teraz... Czy będzie dośrodkowanie? Na razie zamarkowane. Carrasco prawdopodobnie wybije tę piłkę. Frimpong jeszcze się nie udało. Czwarta minuta Andrić, 87. minuta Diaby. Czy będzie trzeci cios? Znowu Frimpong. Czy będzie trzeci... Zadaniem jest przeszkadzać tam i bramkarzowi, i obrońcom. Fauluje Frimpong. Rodrigo De Paul był tym zawodnikiem, piłkarza, ależ w wymarzonej sytuacji.